Profesorze, temat Europa nie schodzi dziś z wokandy, dyskutujemy o nim namiętnie i mieszają się w nim wszystkie polskie kompleksy, megalomanie, fascynacja powoli już przechodzi w znudzenie. Ale czy tak naprawdę wiemy, o czym dyskutujemy i czym jest Europa? Czy mógłby nam pan na początku powiedzieć, jakie są granice Europy, co je wyznacza, w jaki sposób rozróżniamy, co jest europejskie, a co jest nieeuropejskie? No mi się zdaje, że mówiąc o Europie, zawsze popełniamy ten sam błąd. Mianowicie mówimy o wchodzeniu do Europy albo o powrocie do Europy. Myśmy zawsze byli w Europie. Ale w Europie nie pojmowanej jako jedność polityczna, bo Europa nigdy nie stanowiła tej jedności, a tym bardziej jako jedność gospodarcza. Natomiast Europa jako wspólnota kulturowo-obyczajowa oparta na cywilizacji rzymsko-łacińskiej i niewątpliwie zasięg tej cywilizacji wyznaczał każdorazowo granice Europy. Jeszcze raz podkreślam, jako wspólnoty kulturowej. Nie doceniamy tego, że początkowym tym spoiwem to była przede wszystkim łacina i zasięg książek drukowanych po łacinie, uczęszczanie na uniwersytety, studenci, którzy uczęszczali, to wszystko wyznaczało granice wspólnoty europejskiej jako wspólnoty cywilizacyjnej. Ale teraz z drugiej strony, kiedy Europejczycy zyskali świadomość, że są w Europie? Kiedy pojawił się ten termin? Bo ponoć rzecz zaczyna istnieć w momencie, kiedy zyskuje swoją nazwę. Kto pierwszy użył terminu Europa? Pierwszy użył Herodot, historiograf grecki, na przełomie VIII i VII wieku. Przypominam, że VIII wieku przed narodzeniem Chrystusa. Przy czym on pod pojęciem Europy rozumiał właściwie tylko mały krąg Grecji w przeciwstawieniu do Azji. Jest rzeczą bardzo charakterystyczną, że najwcześniej uświadamiano sobie odrębność tego kontynentu właśnie na jego styku z innymi. Ja sądzę, że świadomość europejska w Polsce dlatego się wcześniej rozwinęła, bo myśmy byli podparciem kultury Orientu. Wcześniej niż wreszcie Europy? W pewnym sensie tak, dlatego że ku naszemu wstydowi, pewnemu naszemu badaczy polskich, angielski uczony Hay zauważył, że przymiotnik europejski występuje w XVI wieku w dziełach pisarzy polskich o jakieś 30-40 lat wcześniej niż w dziełach pisarzy francuskich, angielskich czy niemieckich. Miechowita pisał Sarmacja Europejska, Sarmacja Europejska, a u schyłku XVI wieku Klonowiec, ten od słynny, prawda, od Flisa, przenudnego zresztą, otóż Klonowiec wymyślił termin Europianie. Europejczycy, tak, który się nie przyjął, ale dowód, że zdawano sobie z tego sprawę. Ja zawsze wyznaczam takie trzy kręgi świadomości, mianowicie pierwszy krąg, najszerszy, to są ludzie, którzy wiedzieli, w jakiej miejscowości mieszkają. Drugi krąg, węższy, że należą do państwa polskiego czy do wspólnoty etnicznej. A trzeci, bardzo wąski krąg, ale zawsze istniejący, to ci, którzy wiedzieli, na jakim kontynencie mieszkają oraz poczynając od XVI wieku co najmniej, byli przekonani, że ten kontynent góruje zarówno pod względem kultury, jak i siły militarnej, przedsiębiorczości nad innymi kontynentami świata. I dlaczego ciągle mówię o XVI wieku? Bo według mnie to w dobie średniowiecza nie było poczucia wspólnoty europejskiej, które zaczyna się rodzić gdzieś u schyłku czasów antycznych, dochodzi do szczytu po tej słynnej bitwie pod Poitiers 732, siły islamu kontra siły chrześcijańskie, bronimy Europy. Natomiast średniowiecze
rzeczy to jest poczucie wspólnoty chrześcijańskiej, Republika Chrystiana. A na to miejsce przychodzi w XVI wieku coraz bardziej silnie do głosu świadomość europejska. Ale oprócz wspólnoty języka, czy też nawet wspólnoty obyczajów, w którym się ludzie czują swojsko, musi też istnieć jakaś wspólnota wartości, tak, które oni sobie komunikują. Jakie to są te wartości? Bo one są chyba najbardziej istotne dla definicji. Tak. I to muszę powiedzieć, że te definicje nieraz zaskakują nas swoją nowoczesnością. Gdyby je przetłumaczyć na język współczesnych nam pojęć, to by zabrzmiały nader aktualnie. Marcin Bielski pisze w swojej Kronice Świata, że co wyróżnia Europę? Że ma prawa spisane we wszystkich krajach i że z kraju do kraju można swobodnie jeździć bez, on nie powiedział bez paszportu, bez zezwolenia, coś takiego. No to jest ten postulat, którego po konferencji helsińskiej domagali się intelektualiści Związku Radzieckiego i tak dalej. Więc to jest ta podstawa wyróżniająca w postaci określonych wartości cywilizacyjnych. Przedmurze, które ukuto ten termin, to broniło nie tylko religii chrześcijańskiej, ale broniło zespołu i dlatego cywilizacyjnego. I dlatego z tej Europy wyłączano dwie despocje, to znaczy turecką i moskiewską, rosyjską. Ale w pana wypowiedzi pojawił się jeszcze jeden termin, który brzmi niezwykle współcześnie i aktualnie, a mianowicie, że w XVI wieku wytworzyło się coś takiego jak wspólnota europejska. My teraz aspirujemy do bycia w tej wspólnocie europejskiej i może ciekawe jest pytanie, jak ta wspólnota wyglądała w XVI wieku, na czym ona się opierała, w jaki sposób się kwalifikowało do tej wspólnoty. Twierdzono, że wśród narodów to jest coś takiego jak w społeczeństwie stanowym. No wiemy, że idealny ustrój średniowiecza opierał się na tym, że szlachta broni kraju, chłop pracuje na szlachtę, no, a mieszczanin zajmuje się handlem. Otóż są narody, które zajmują się obroną Europy, rycerskie, są narody, które zajmują się handlem, jak Niderlandczycy, są narody, które zajmują się wyprawami kolonialnymi. Jest specjalizacja, ale jest jedność. I jeszcze jedna rzecz godna podkreślenia. Były wojny religijne, nawzajem się nienawidzono, spierano i tak dalej, ale kiedy chodziło o przeciwstawienie się potędze tureckiej, to wtedy odwoływano się do waleczności nie tylko katolickich Włochów czy Hiszpanów, ale także luterańskich Niemców, ale także anglikańskich mieszkańców Wysp Brytyjskich. Ta wspólnota była oparta na, mi się zdaje, że nic tak skutecznie nie rodzi poczucia wspólnoty jak zagrożenie. Panie profesorze, a jakie miejsce w tej wspólnocie wyznaczali sobie Polacy? Pan powiedział, że bardzo wcześnie sobie uświadomili fakt bycia Europejczykami, ale kim we własnych oczach mieli być w tej mozaice? No, oni bardzo ambitnie sobie kreślili te horyzonty. To znaczy, po pierwsze, to co mówiłem, że są przedmurzem Europy, który chroni te wartości, jakie są w środku, które to przedmurze chroni, przed najazdem od strony nie tylko południa, czyli Turcji, ale także od strony wschodu, czyli od strony Moskwy. Drugi, bym powiedział, dogmat, na którym się opierano, to był dogmat Spichrza, który dochodzi do szczytu w XVII wieku. Gdyby od nas nie sprowadzano zboża, to by rychło doszło do wygłodzenia tamtych krajów europejskich. No i wreszcie trzeci dogmat, to jest, myśmy doszli do idealnego ustroju politycznego, osiągnęliśmy ten stopień wolności, my, to znaczy szlachta, jakiego nie udało się osiągnąć żadnemu innemu narodowi. Ale teraz na ile to, co myśleliśmy o sobie, było rzeczywistością, a na ile było mitem? Bo myśląc o tym idealnym ustroju, myśli pan pewnie także o ustawie tolerancyjnej, która w Polsce pojawiła się już pod koniec XVI wieku. Czyli na tolerancję mogliśmy się zdobyć w momencie, kiedy czuliśmy się bezpiecznie, czuliśmy się potęgą. Tolerancja jest cnotą silnych, nam nic nie zagraża. Ilekroć ktoś się czuje zagrożony, to nie tylko zaczyna upatrywać wrogów na zewnątrz, ale uważa, że istnieją siły, które im sprzyjają. Co prawda dopiero w czasie wojny domowej w Hiszpanii ukuto termin piątej kolumny. Cztery kolumny idą na Madryt, a piąta kolumna jest w Madrycie i sprzyja kontrrewolucji, ale przecież wcześniej już mówiono, że sprzymierzeńcami potencjalnymi najeźdźców protestanckich są polscy różnowiercy, czyli jesteśmy zagrożeni od wewnątrz. I to jest moja teza, że gdyby nie najazd szwedzki, to by na pewno nie doszło do tak szybkiego wygnania Arian, a przynajmniej by ta banicja została
opóźniona. Więc to rodzi się zupełnie inna postawa na skutek klęsk. A te dwa pozostałe dogmaty, dogmat Spichrza i Przedmurza, czy to rzeczywiście... Dogmat, po pierwsze, zacznijmy od dogmatu Spichrza. W pewnym okresie rzeczywiście bardzo dużo żeśmy eksportowali na Zachód i oni z tego korzystali. Co prawda za to przysyłali towary, które niekoniecznie nam były potrzebne. Zabawnie, znowu jeden z sejmików szlacheckich domaga się zakazu sprowadzania luksusowych towarów do Polski, bo jak już są, to żeby my ich nie kupowali, powstrzymać się nie możemy. To bardzo zabawne. A po drugie, sprawa Przedmurza. Przecież Polska była faktycznie Przedmurzem dość niedługo, od 1621, bitwa pod Chocimiem, do Wiktorii Wiedeńskiej. Ale sam fakt, że coś istniało na Przedprożu, niewątpliwie chronił Europę. I stąd jest później tak nasze rozgoryczenie, że nie spłacają nam tego długu i nie odwdzięczają się. Ale im dalej w naszą historię, czyli im bliżej nas, tych dogmatów jest coraz więcej. Przecież świadomość tego, że od XVIII wieku, o czym pan profesor pisał, do dzisiaj właściwie mieliśmy 30 lat niepodległości de facto. Faktycznej suwerenności. Musiało chyba zaważyć i na naszej samoświadomości, i na naszym stosunku do Europy, prawda? No my mamy kompleks rozbiorów, szczególnie, że władza komunistyczna robiła tak, mówiła, Związek Radziecki jest największym przyjacielem Polski, ale w momencie kryzysu mówiła, siedźcie cicho, my wiemy, że my jesteśmy niedobrzy, ale tamci to są jeszcze gorsze łobuzy i tamci przyjdą. Jeszcze gorsi przyjaciele. No więc jest brak poczucia stabilizacji. My wpadliśmy od czasu rozbioru w stan narodowej nerwicy, który nas do dnia dzisiejszego nie opuszcza. Ale to jest właśnie. No objawy to jest to obawa, że są czasowniki tak zwane częstotliwe, oznaczające czynność powtarzającą się, że rozbiory są zjawiskiem częstotliwym w dziejach Polski, że nie jest powiedziane, jak to ktoś stwierdził, że niepodległość została nam dana raz na zawsze. Poza tym dalsze objawy na naszą suwerenność czyhają nie tylko wrogowie zewnętrzni, ale i wrogowie wewnętrzni, piąta kolumna. Niemcy nam chcą zabrać ziemie zachodnie, które ciągle są pod znakiem zapytania, a z kolei jeden z dziennikarzy zwiedzających tereny dawnego NRD mówił, że mu pokazywali ciemne okna kamienic NRD-owskich i mówili, no widzi pan, tu się Polacy osiedlą, zobaczy pan, chlusną całą falę, bo ci wywędrowali na zachód. My nie mamy zdrowego stosunku do przeszłości, na czym zresztą historycy dobrze wychodzą. Dlatego, że według mnie czym naród szczęśliwszy, tym mniej się zajmuje własnymi dziejami. Ale pan powiedział, że rozbiory miały swoją częstotliwość, ale też insurekcje w Polsce miały swoją częstotliwość i powstania, prawda? Też tak, mniej więcej co 30 lat się pojawiały. Tak, tak. I z tym, że po każdej insurekcji się pogarszało położenie, co nie otrzeźwiło nikogo i następne pokolenie, niepomne rzezi, wyruszało znowu do walki o niepodległość. Ale może to było niezbędne dla utrzymania tożsamości czy świadomości narodowej. Dobrze, a jakie powstania mieli za sobą Czesi w XIX wieku, a utrzymali? Ale też na ile dali się zniewolić, dużo bardziej niż Polacy. Znaczy w jakim sensie, że nie okazywali zbrojnego oporu zaborcom, to tak? To też, ale już bardziej współcześnie. Porównując, powiedzmy, stopień sowietyzacji Polski i Czech, to jednak... Ja myślę, że ten stopień sowietyzacji się także bierze z tego, że tradycje kultury szlacheckiej w gruncie rzeczy w Czechach były dosyć słabe, a w kulturę szlachecką było wmontowane jedno zasadnicze przekonanie bardzo antytotalitarne. Mianowicie, że opozycja polityczna nie jest grzechem, nie jest przestępstwem, wręcz przeciwnie, jest cnotą, jest obowiązkiem obywatelskim. Panie profesorze, ale powiedział pan o tym, że cytując Marcina Bielskiego, że jednym ze standardów europejskich były rządy prawa. Fakt, że myśmy żyli pod okupacją, pod obcą władzą, też bardzo specjalnie w polskiej mentalności ustawił obraz i państwa, i prawa, i stosunku Polaków do praworządności na przykład. No ja mówię, czy w tym sensie jesteśmy troszkę mniej Europejczykami? Jak najbardziej, dlatego że u nas opozycja była świętym obowiązkiem obywatela i myśmy mieli podwójne szczęście. Po pierwsze, jako katolicy, że dwa te największe mocarstwa zaborowe to były prawosławne i
protestanckie, czyli obrona katolicyzmu była zarazem obroną polskości, a Kościół musiał się w to angażować. I druga sprawa, przecież szlachta uważała za dogmat aż do Konstytucji 3 maja, że monarchą jest ten, kogo wybierze w wolnym głosowaniu powszechnie naród szlachecki, la placet. I jeżeli nie dotrzymuje zobowiązań, to można go zdetronizować całkiem legalnie, bez stracenia głowy. Tymczasem co się dzieje? Polska przechodzi pod rządy władców, którzy rządzą na mocy despotycznego prawa i na mocy magnetów. To musiało budzić naturalny sprzeciw. To było niezgodne z wszystkimi tradycjami narodu szlacheckiego. Z tego, co pan powiedział, rodzi się pewien paradoks, dlatego że to, co dla nas jest najważniejsze, to znaczy te litry przelanej krwi w powstaniach, to czym ten weksel, którym machamy właśnie, weksel, na którym spisane są ofiary, tak naprawdę oddala nas od Europy, a nie przybliża do niej. Tak, i my właściwie nie rozumiemy pod tym względem zachodniej Europy, bo należało im zawsze mówić, poczynając od roku 1939, to wy jesteście zagrożeni. Przez to, że Francja była bierna w 1939, musiała ponieść jednak ofiary i znieść okupację. A my twierdzimy, waszą główną moralną winą jest to, żeście nam nie przyszli z pomocą, chociaż przyrzekliście, a w ten sposób okazaliście się czarnymi niewdzięcznikami, bo powstanie kościuszkowskie uratowało rewolucję francuską, a powstanie listopadowe zapobiegło interwencji caratu na zachodzie. Cały czas trzeba mówić, że ta druga strona jest naprawdę zagrożona. Przecież to, że oni nas oddali w 1945 pod kontrolę Rosji, to dla nas oczywiście to była klęska, ale przecież większa klęska była dla Zachodu, bo Zachód wcale nie myślał, że tu będzie demokracja, tylko myślał, że Rosjanie będą przestrzegać granicy wpływów. I ponieważ nie chcieli postawić się stanowczo w naszej sprawie, to potem musieli przeżywać wstrząs z kryzysem berlińskim i wybuch wojny koreańskiej rozpętał zupełną gorączkę obaw przed III wojną światową, ale dlatego, że Rosjanie posunęli się, czyli okazali się niemądrzy na własny rachunek. A my ciągle się odwołujemy w polityce, zabrzmi cynicznie, ale odwołujemy się do racji narodowych i do zaszłości historycznych. To się nie liczy. Czy to znaczy, że my w oczach w Europy wyglądamy jak jakieś dziwadło właśnie? Upiór, który przychodzi z łańcuchem trupów za plecami i stawia je przed oczami Europy, żądając, daj mi coś w zamian? Wie pan, dziwadło, upiór to może trochę za mocno, ale tak się składa, że od 20 lat jestem członkiem Komisji Podręcznikowej Polska RFN, Republika Federalna Niemiec. I przeglądamy stosy tych podręczników niemieckich i tam się Polska kiedy pojawia? Kiedy u nas są rozruchy, zaburzenia, jakieś represje, kiedy przyprawiamy Zachód Europy o ból głowy, jesteśmy czynnikiem niepokoju. To jest bardzo charakterystyczne. W którymś z pamiętników powstańca rozgoryczonego z lat 60. we Francji ubiegłego stulecia znalazłem, że ilekroć się nie pojawił w biurze, to koledzy się go pytali po powrocie, a myśleliśmy, że pan poszedł do kraju zrobić nowe powstanie. Okazuje się, że nie. Więc tak się pojawiamy. No proszę zobaczyć, jaki jest nasz obraz w powieściach Balzaka chociażby. No, to są dziwacy, fantaści i nieuleczalni konspiratorzy.
kiedy i dlaczego właściwie zaczęły się nasze kłopoty z Europą? Dlaczego, w którym momencie ta Europa zaczęła nam uciekać? Od kiedy zaczęliśmy liczyć naszych wieszczów, badać ich narodowość, czy dbać o to, żeby była silnie zaakcentowana? Po pierwsze, od kiedy się zaczyna dystans? Według mnie najmniejszy był na przełomie XV i XVI wieku. Dystans się zaczyna od XVII stulecia. Zawsze mówię, naszym nieszczęściem jest, że ilekroć Europa była na wirażu, tylekroć nam coś przeszkadzało w jej doganianiu, wiek XVII, wiek XIX rozbiory, wiek XX komunizm. Natomiast u nas ten dystans zaczęto na wielkim zegarze postępu cywilizacyjnego odliczać dopiero w dobie oświecenia. I to bardzo pesymistycznie, bo mówiono, cała Europa już wiek XVIII, dumni byli z tego wieku XVIII, zaczyna, a my w XVI, czy niektórzy nawet mówili, w XV stuleciu się znajdujemy. A to nasze dobre samopoczucie w XVI wieku, z czego się brało? Jaki był nasz wkład, powiedzmy, cywilizacyjny w tą Europę ówczesną? Ale najzabawniejsze, że to poczucie wcale nie wynikało z naszego wkładu cywilizacyjnego, bo literatura polska była znana w krajach sąsiednich. Zgodna opinia badaczy rosyjskich jest, że cały barok rosyjski to jest właściwie spóźniona recepcja polskiego odrodzenia. Nigdzie nie było tyle i nigdy tylu tłumaczeń na języki obce, jak w XVII wieku. Natomiast w XVI wieku nikomu do głowy nie przyszło chlubienie się tym, że niesiemy pochodnie cywilizacyjnego postępu. Chlubiliśmy się terytorium, chlubiliśmy się tym, że uniknęliśmy wojen religijnych, że szlachta ma takie przywileje, jakich nie ma żadna inna warstwa na świecie i że to terytorium zostało zlepione, stworzone na mocy dobrowolnych umów. Panie profesorze, w XVII wieku coś się zaczyna dziać, ten dystans, nie wiem, przepaść może nie, ale pęknięcie między nami i Europą. Zwykliśmy to wszystko tłumaczyć przyczynami geopolitycznymi. A czy były jakieś inne, niepolityczne? Na pewno. Ja sądzę, że przede wszystkim skostnienie ustroju Rzeczypospolitej. To znaczy, to były formy wypracowane w XVI wieku, o których wybitny historyk polski Władysław Konopczyński powiedział, że to była utopia możliwa do realizacji na dłuższą metę przez aniołów. Czy było umiłowanie wolności, nie było odpowiedzialności za państwo, czy rzecz wspólną, pospolitą? Tak. To było to poczucie, że my własnymi siłami z każdej opresji jakoś się wydobędziemy i poczucie jakiejś beztroski. Dla mnie rzecz charakterystyczna, mianowicie w 1648 roku, kiedy już są pierwsze klęski w walce z kozakami pod Korsuniem, Żółte Wody, wychodzi książka Opalińskiego, twierdząca, że Polska jest mocarstwem, której nic nie grozi. Na parę miesięcy przed klęską wrześniową wychodzi książka naszego ambasadora w Berlinie, przepraszam, nie w Berlinie, w Londynie, twierdząca, iż Polska należy do 10 mocarstw w świecie. No więc to zadówkostwo mamy jakąś tendencję do wpadania. Nie bez znaczenia jest chyba fakt, że nasza współczesna świadomość, tożsamość zaczęła się tak naprawdę kształtować pod koniec XVIII wieku, czyli z chwilą utraty niepodległości. Powiedzieliśmy sobie, że ten problem ofiar i powstań troszkę nas oddala od Europy, ale chyba trudno będzie zerwać z tą tradycją i w związku z tym może warto by było z tego uczynić walor, nadać temu taką formę i taką oprawę, która stałaby się wartością. No nie bardzo wiem, jakby to można zrobić, natomiast trzeba sobie powiedzieć jedno. Przecież półwiecze, które minęło, jest pierwszym półwieczem od czasu Konfederacji Barskiej, na które nie przypadło żadne powstanie. Czegoś nauczyliśmy. Czegoś myśmy nauczyli. Po drugie, współczesna młodzież już nie bardzo pewne rzeczy chwyta. Zawsze przytaczam przykład zeszłego roku z wypracowania wstępnego na uniwersytet o powstaniu warszawskim. Ktoś napisał, że to był ogólnonarodowy zryw 1944, bo na barykadach stanęło nie tylko pospólstwo i plebs, ale cała szlachta Warszawy stanęła. No więc czym się te powstania zlewają w jedno. Poza tym przemiany w tej chwili zachodzą szybciej niż zachodziły dawniej. Natomiast wzorzec zbrojnego wybijania się na niepodległość jako wzorzec wartościowy w oczach dzisiejszej Europy wydaje mi się mocno wątpliwy.
Panie profesorze, a na czym zatem ma być ufundowana ta polska tożsamość? Po pierwsze, na naszym aktywnym współuczestnictwie w budowie kulturalnego dziedzictwa Europy. Podkreślaniu, że nie wracamy, nie wchodzimy, tylko żeśmy brali udział w rozwoju wielkich prądów politycznych, odpoczynając od Frycza Modrzewskiego, a kończąc na Kołłątaju, w rozwoju nauki, w rozwoju literatury. I ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jedną rzecz, która teraz jest niesłychanie aktualna, kiedy się zaczyna mówić nawet chwilami bardziej o Europie Nowej, jako Europie regionów niż Europie państw. Byśmy mieli niesamowitą zdolność improwizacji oddolnej. To jest trochę bolesne, zaskakujące, trochę krzepiące, ale nam lepiej wychodziły po pierwsze państwa podziemne niż państwa legalne. Zawsze przytaczam studentom ten sam przykład. Jak następuje najazd szwedzki, gdyby to był ustrój absolutny, z chwilą kiedy rząd ucieka na Śląsk, wszystko się rozprzęga, kraj tkwi w marazmie. Nie, szlachta na własną rękę zwołuje sejmiki, wyznacza sobie podatki, organizuje oddziały partyzanckie, wyrusza do walki. No więc to są pewne cenne wartości ruchów oddolnych. Jeszcze raz podkreślam, to nam lepiej wychodzi niż te ruchy nakazane. Zresztą rzecz charakterystyczna, która się także odbija czasem złym rykoszetem. Największe okresy wolności prasy to była prasa konspiracyjna, bo każdy mógł założyć gazetkę, jak w okresie powstania styczniowego, jak w latach 39-45 czy później, i pisać co chce, prawda? Wchodzimy do Europy jako mistrzowie alternatywnego życia. Undergroundu. Mistrzowie undergroundu? Chyba tak. Jako mistrzowie, ale z czymś, co jest dla Europy zupełnie nie do przyjęcia. Mianowicie z tradycją, że patriotyzm to jest szczytny obowiązek, którego nie należy traktować jako rzecz płatną. Znowu przykład. W Holandii wpłacano na ruch oporu. I te rzeczy mądrzy Holendrzy kazali w Londynie przeliczać na aktualny kurs dolara i po wojnie im zwrócono wydatki. Ale skąd? Polak by się obraził. To pani mówiła o hekatombach. No, krew jest nie bezcenna. Nie można jej przeliczyć na cokolwiek, na żadną walutę. Nie można przeliczyć. Mhm. No, mnie zaszokował fragment z pamiętników o Sartrze, jak Sartre się zwraca do przedstawicieli, bo wie, że ruchu oporu, i mówi, żeby mu dali kartki sfałszowane, bo oni wołują za mało na te żywnościowe, oficjalne. 42 czy 3 rok w okupowanej Francji. Na co oni mówią, żeby się zapisał do Resistance. A Sartre mówi, nigdy w życiu. Otóż wie pani, to jest obraźliwe dla Polaka, żeby za dodatkowe kartki żywnościowe przystępował do Armii Krajowej. No, jest inna mentalność, inny sposób odbioru. Ojczyzna jest zbiorowym obowiązkiem, jak powiedział Norwid, ale na Zachodzie jest opłacanym obowiązkiem. Tak, ale czego w takim razie Europa od nas dzisiaj oczekuje? Jak pan sądzi, co moglibyśmy z tego swojego inwentarza, oprócz tego, tej umiejętności działania podziemnego, wnieść i przynieść? Ja mówię, po pierwsze oczekuję bardzo dużo, bo oczekuję, żebyśmy w przekonywujący sposób udowodnili istnienie naszego oryginalnego i wartościowego dorobku, który trwał poprzez wieki, ale po drugie oczekuję rzeczy, którą my możemy traktować jako gorszący minimalizm, żebyśmy nareszcie się ustatkowali, żebyśmy przyczynili, przestali sprawiać jej ból głowy, żebyśmy nie występowali na kartach podręczników, tylko z okazji zamieszek, niepokoju, strajków i tak dalej. Żeby mieć pewnego sojusznika, ale takiego sojusznika stabilnego. Stabilnego. Mój znajomy zawsze mówi, że jak jest na Zachodzie i widzi, że Polska wypływa na pierwsze strony, to czuje, że coś się dzieje niedobrze. Historycy lubią mówić, że nie ma czegoś takiego jak charakter narodowy, ale pan tutaj potwierdza, że jednak mamy coś w tym charakterze własnym. Nie, ale to trzeba, zaraz, chwileczkę, bo to jest, po pierwsze, historycy to robią z przyczyn często egoistycznych, bo jeżeli przyjmiemy, że jest charakter narodowy, to możemy spakować swoje notatki i iść do domu, bo to charakterem narodowym wszystko się tłumaczy. Charakter narodowy to jest sposób reagowania wspólnoty etnicznej w momentach śmiertelnego zagrożenia. Inaczej reagują niewątpliwie Czesi reagowali, inaczej reagowali Polacy. Natomiast ten charakter się zmienia. To nie jest tak, że on jest dany raz na zawsze przez opatrzność i my w tych ramkach tylko możemy się... Zmienia go historia. Zmienia go historia. Się tradycja. To mi się wydaje, na przykład, jak dla mnie okrągły stół,
to jest bardzo duże osiągnięcie, krytykowane, wiemy teraz, ale zupełnie niezgodne z polskim charakterem narodowym. Przecież myśmy nie chcieli ani poprzeć Wielopolskiego, ani żadnych kompromisów, a teraz poszliśmy na kompromis i... Dostaliśmy wolność bez krwi, to jest nie do przyjęcia? To jest dla nas wstrząs i myślę, że on wpłynie na ten charakter. Jeden z naszych wielkich poetów powiedział rzecz, która mną wstrząsnęła, że go ogarniają mdłości, jak sobie uświadomi, że nie było rozlewu krwi. A czy musi droga do niepodległości prowadzić przez rzeź? Panie profesorze, pojawia się teraz takie nowe zjawisko, właśnie na ile ono jest nowe, eurofobii, lęku przed Europą, że albo nie chcemy do niej wejść, albo ono ma jeszcze inny, dziwny wymiar. I łączy się z kompleksem polskim bycia przed murzem. Będziemy przed murzem, ale wewnątrz Europy. Będziemy bronić prawdziwej Europy przed zlaicyzowaną, kosmopolityczną Europą. To jest nowe zjawisko? Ja długi czas myślałem, że to jest zjawisko naszych dni. Ale w tej chwili przygotowuję do wydania Listopad Henryka Żewuskiego. To jest powieść historyczna z okresu Konfederacji Barskiej. I tam są jego przypisy, a oprócz tego są jego pisma. I on mówi tak, jeżeli wejdziemy do zachodniej Europy, to nie tylko się zlaicyzujemy, ale zatracimy naszą narodowość, naszą tożsamość, nasze tradycje. To było stale wysuwane jako zagrożenie i to zjawisko dzisiaj odżyło w całej pełni. Owszem, wejście do jednoczącej się Europy, ale za jaką cenę? Za cenę, no powiedzmy sobie, zaprzaństwa narodowego. To jest hasło niesłychanie chwytliwe, dlatego, że istnieje stan, o którym już wspominałem, stan nerwicy narodowej, poczucie ciągłego zagrożenia, możliwości powtórzenia się zaborów i tego, że nas wreszcie wynarodowią. To, co się nie udało Prusakom, nie udało się Rosjanom, to teraz się uda tym panom spod znaku Brukseli. Dla mnie to jest i anachroniczne, i trochę śmieszne, ale bardzo chwytliwe propagandowo. Ale nie ma takiego zagrożenia tak naprawdę, że wchodząc do Europy zatracimy tą swoją narodową tożsamość. No dobrze, to proszę mi powiedzieć, jeżeli nawet staniemy na stanowisku, że istnieje zagrożenie, to przypomnijmy sobie historię ostatnich 20 lat Europy Zachodniej. Czy to zintegrowanie się przyniosło im zatratę własnych, czy przyniosło wzrost separatyzmu baskijskiego, bardzo nieprzyjemnego, bo wybuchowego i to dosłownie wybuchowego, walki w Belgii pomiędzy Walonami i Flamandami, no, walki w Irlandii, teraz antagonizmy we Włoszech, nieszczęsne pomysły powołania Padanii jako odrębnego kraju, wręcz przeciwnie. Integracja łączy się w paradoksalny sposób z odżywaniem regionalnych tradycji, regionalnych patriotyzmów i regionalnych ambicji. Ja tutaj nie widzę w dziejach Europy Zachodniej przykładów. To my patrzymy powierzchownie na szyldy sklepowe, na zalew przez filmy amerykańskie, ale równocześnie rozwija się to, co Niemcy nazywają Heimatforschung, znaczy badania nad przeszłością własnego regionu. Sądzę, że te obawy są bezpodstawne. Pan profesor tutaj kilka razy powtórzył, że cierpimy na nerwicę. Czy sądzi pan, że ta nerwica, że zostaniemy uleczeni kiedyś z tej nerwicy, że poczujemy się w Europie bezpieczni, spokojni, nie gośćmi, ale jej pełnoprawnymi mieszkańcami? Sądzę, że tak, ale sądzę, że ja jeszcze, już tego nie będę oglądał. Państwo chyba tak, bo mam nadzieję, że te przemiany będą zachodzić dość szybko, szybciej niż zachodziły poprzednio różne przemiany, bo inne było tempo rozwoju, zasięg propagandy, zasięg doświadczeń. Thank you.
Zbliża się koniec XX wieku, stulecia, w którym konflikty i wojny, głód i ludobójstwo zagarnęły życie milionów ofiar. Nadejściu nowego tysiąclecia towarzyszą lęk i trwoga, więc świat zwraca się w stronę swych duchowych przywódców po radę i wskazówki. W roku 1978 jeden z tych przywódców przyoblekł opończe św. Piotra.